Dzisiejszy dzień to jest jeden z elementów wielu, jakie się odbywają w naszym przedszkolu, czyli wielkie święto. Tym razem jest to święto ziemi, związane jest z edukacją ekologiczną, którą realizujemy w bardzo szerokim znaczeniu przez okres całego roku. Edukacja ekologiczna jest związana nieodłącznie z przedszkolem, z wiekiem, kiedy to dziecko wrasta w środowisko najbliższe i tak naprawdę to, co zaszczepimy w najmłodszym okresie życia, zostaje nam to, myślę, że na zawsze. I te trwałe wartości, które my promujemy, takie właśnie jak poszanowanie naturalnego środowiska, ochrona przyrody, ochrona lasów, wody i wszystkiego to, co nas otacza, to jest jeden z elementów naszego wychowania edukacji przedszkolnej. Takie akcje są bardzo potrzebne. Małe dzieci najbardziej się uczą tego. Już do dorosłych ciężko jest dotrzeć, jednak trzeba od najmłodszych lat przeprowadzać takie akcje i tym dzieciom wpajać, że nasza ziemia, nasza przyroda są najważniejsze. Dzisiaj jest to wielkie święto, dzieciaki się oczywiście na to przygotowują razem z rodzicami i my tu pokazujemy w trakcie takiej uroczystości umiejętności, to co dzieci się nauczyły. One oczywiście się bardzo z tego cieszą, bo tak naprawdę dla nich występ to jest wielka jedna zabawa. Jest to ważne po prostu, żeby te dzieci miały wpojoną tą przyrodę, tą przyjaźń do przyrody, do środowiska. Na pewno zapamiętują to. I były takie przypadki, jeśli chodzi o segregację śmieci, że uczyły nawet swoich rodziców segregować śmieci i nieraz płakały, że trzeba trzy woreczki powiesić i segregujemy śmieci w odpowiednie kolory. Do 8 roku życia rozwija się mózg dziecka bardzo intensywnie i tutaj tworzymy jakby podłoże, budujemy fundament pod to, by dziecko kiedyś w wieku dorosłym, dojrzałym już w szkole średniej, na studiach rozwinęło swoje kompetencje, umiejętności, swoją wiedzę.